Kuba Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, ale nie sam, bo ze mną Piotr Jawor, interia.pl, w drodze na imprezę sylwestrową? Nie, nie do końca. Raczej nie. Znaczy, jeżeli z żoną i dwójką dzieci to jest też impreza, to tak. To tak, to dobrze. Tak. To zostawmy teraz, co dzisiaj wieczorem będziemy robić, ale nie do końca, bo pomówimy też o kibicach Wisły Kraków i o Wiśle Kraków, ale także o Krakowie, bo umawialiśmy się na podsumowanie roku. Tutaj, żeby nie faworyzować żadnej z drużyn, rzut monetą. Kto pierwszy? Orzełek, Krakowia, reszka, Wisła. Spadnie, myślisz? Jak to powiedziałem? Orzełek? Wisła spadnie, czy nie? Nie, czy nie, to o tym zaraz. Orzełek, Krakowia. Jest reszka, czyli o Wiśle Kraków. Zaczynamy. Dobrze, przed momentem, właściwie kilkadziesiąt minut temu, pojawiła się informacja od ratowników Wisły Kraków, a w szczególności od Tomasza Jarzyńskiego. Pismo z prośbą o... prośbą... z wyrazem chęci, żeby przedłużyć ten okres decyzji o kolejne 12 miesięcy. Czekamy na odpowiedź Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. No właśnie, czy teraz kibice Białej Gwiazdy bardziej czekają na nowy rok, czy na odpowiedź TS-u? Ja myślę, że na odpowiedź, ale chyba mało kto się łudzi, że ta odpowiedź nadejdzie przed północą dzisiaj. Mam takie wrażenie, ponieważ to, co słychać z Wisły SA, to wydaje się, że TS jest bardzo opieszały w tych odpowiedziach, w tych swoich decyzjach. Opieszały to takie delikatne słowo chyba, bo wydaje się, że TS jest chyba mało poważny. Przynajmniej z relacji, co słychać z Wisły SA, ponieważ no, jeżeli ktoś wysłał do nich pismo tam w połowie listopada z jakimiś propozycjami i dalej odpowiedzi na to pismo nie ma, no to nie możemy mówić o tym, że ktoś tutaj gra poważnie. Zwłaszcza, że w połowie grudnia, chyba dokładnie to było 10 grudnia, był tutaj w studiu Radia Kraków prezes Rafał Wisłocki, Towarzystwa Sportowego, który powiedział, ja mu zadawałem cały czas to pytanie, do kiedy będzie jakaś decyzja, powiedział do końca tygodnia, czyli gdzieś do 15. I później jakby wszystko zamilkło generalnie. Trochę w tych klockach mi się to nie podoba, bo ja zawsze prezesa Rafała Wisłockiego miałem za właśnie poważnego faceta. Faceta, który no po pierwsze, któremu można jakby wierzyć na słowo, to raz. I dwa, który ma jednak jakichś znajomych w tej ekipie ratunkowej Wisły SA, więc zaczynam się zastanawiać... Może prezes Wisłocki nie ma zbyt wiele do powiedzenia w właśnie, prasie. Czy jednak nie dochodzi tam już do jakichś kolejnych tarć? No bo no, nie ma się co ukrywać. No Wisła SA jest w świetle reflektorów, wszyscy wiemy, co tam się dzieje i też wystarczy wykonanie jednego telefonu i wiemy, co mniej więcej w trawie piszczy. TS Wisła, znam prezesa Wisłockiego, znamy ze 2-3 osoby z Rady Nadzorczej i poza tym nikogo innego. A jak historia pokazuje, ten drugi szereg często pociągał za sznurki. Ale tak myśląc o tej całej sytuacji, czyli o tym tarciu TS-SA, to właściwie w tym momencie mam wrażenie, że TS postawiło na swoim. Tak, no na to stawiło wygląda. Warunki, tak, a jednoznacznie w wywiadzie zresztą, który został udzielony Interii, tak Tomasz Jarzyński mówił, że to jest, takie są warunki postawione przez trójkę ratunkową do końca roku i koniec. A tutaj się okazuje, że jednak ta karta taka mocna nie była. Przeczytałem na Twitterze, że to wychodzenie trójki zbawców z Wisły SA wygląda trochę jak Brexit, czyli zaraz stąd wyjdziemy. Chcemy, ale nie bardzo, tak? Nie bardzo, ale może jeszcze to przeciągniemy i tak dalej. Znaczy ogólnie dla kibiców to jest dobra wiadomość, że Jarzyński i spółka chcą jeszcze zostać, ponieważ ja nie mam wątpliwości, że gdyby jutro ich już przy remonta nie było, to Wisła SA prawdopodobnie nie przystąpiłaby nawet do rundy wiosennej. A TS by miał do spłacenia bodajże 4,5 miliona złotych, co by już zatopiło. Pieniądze, które absolutnie ich przerastają. Więc jakby informacja dla kibiców jest dobra. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, że ci ratownicy, tak ich nazwijmy, zostaną jeszcze przez rok, to jest dobra informacja dla kibiców. Ale rzeczywiście wygranym w tym przeciąganiu liny jest TS, no bo jeżeli Wisła SA mówi... Panowie, 31 deadline, koniec, amen. No to ja pamiętam z czasów pracy w gazecie, jak był deadline, to był deadline. Jak się go przekroczyło, to się dostawało... To nie było twojego artykułu. Nie było twojego artykułu, był ochrzan, nie było wierszówki, a niektórzy żeby kończyli tak, że nie mieli już możliwości nigdy więcej napisania drugiego artykułu. Więc, a tutaj okazuje się, że nagle deadline da się przedłużyć o 12 miesięcy, więc myślę, że jeżeli ktoś otwiera dzisiaj szampany, to tak głośniej będą strzelały w TS-ie. W TS-ie, ale jeżeli chodzi o kibiców Białej Gwiazdy, już mówię tutaj ogólnie o Wiśle Kraków, o tych prawdziwych kibicach, to 2019 rok jest pokazem siły. Tak, to na pewno. Czy oni to tak się rozbijali, najpierw uderzali głową w dno, potem uderzali głową w sufit z radości i tak w kółko i takie tu wszcząsy non-stop.
kibice, ja pamiętam w którejś audycji, nie wiem, czy u ciebie, czy gdzie indziej, mówiłem, że na przykład nie wierzę za bardzo w socjus Wisła, że to nie jest, że to nie jest ten model, że to nie jest Hiszpania, że dajmy sobie z tym spokój. Tymczasem powstał taki model i dziś zwracam im honor i gratuluję, bo zrobili kawał dobrej roboty, przekazali wielkie pieniądze dla klubu. Okazuje się, że są ludzie, którzy są w stanie tej Wiśle pomóc. Wisła przegrywająca 10 meczów z rzędu ma bodaj trzecią frekwencję w Ekstraklasie. W momencie, kiedy na inne kluby przychodziło po 2-3 tysiące ludzi, na Wisłę zawsze przychodzi kilkanaście tysięcy widzów. Więc znaczy ja nie mam wątpliwości, gdyby ten klub nie miał kibiców, gdyby był, nie wiem, Rakowem Częstochowa, Zagłębiem Lubin, czy jakimś innym klubem, to dzisiaj Wisły Kraków już by nie było. Mhm. Tak myśląc o tych sprawach organizacyjnych, a także o wynikach, czy biorąc pod uwagę te problemy organizacyjne Białej Gwiazdy, to problemy z wynikami, te sportowe, są problemem? Czy na pewno, no bo Wisła w tym momencie, no gdybyśmy zrobili cięcie i skończyli sezon, to Wisła jest w pierwszej lidze. A jak historia pokazuje, to chyba z ostatnich 5 lat jednej drużynie udało się wrócić po pierwszym sezonie z pierwszej ligi do Ekstraklasy. Co nie jest proste, tak, to wszyscy tak, wiedzą. To jest okropne odcięcie przede wszystkim od pieniędzy. Od pieniędzy z telewizji. Kibice, mimo że są kibice Wisły, którzy są w dużej części wierni, wątpię, że przekraczaliby znowu 10 tysięcy. Więc dla Wisły spadek do pierwszej ligi to może być gwóźdź do trumny. A cały czas Wisła pod kreską jest 4 punkty, tak? Jak dobrze liczę. Oczywiście już jakby mniej się mówi o tych problemach, ponieważ Wisła wygrała 2 ostatnie mecze, co było absolutnie kluczowe. A gdyby zdobyła tylko 3 punkty, to już by był problem. A przy 4 i przy takiej grze, jak pokazywała w 2 ostatnich spotkaniach, cały czas to nie jest to światełko w tunelu, tylko taki reflektor, który oświetla ten tunel. No ale spokojnie, to jeszcze droga jest bardzo, bardzo daleka. A Artur Skowronek by pewnie chciał grać dalej. Myślę, że tak, chociaż uważam, że z tych ostatnich 2 meczów wyniki chyba i tak były lepsze niż gra. Oczywiście Wisła te mecze wygrała zasłużenie, szczególnie z LKS-em, ale moim zdaniem Wisła ten LKS powinna dobić, a nie pozwalać sobie na przykład na strzelenie bramki na 1-1. No to już nieważne, grzebanie w trupach to już było. Wiem, że są wielkie nadzieje pokładane w trenerze Skowronku. Mógł zrobić 15 punktów, zrobił 6. Myślę, że to nie jest najgorszy wynik. Gdyby zrobił 0, to ta wiara w niego i szatni, i ludzi, którzy rządzą Wisłą, byłaby naprawdę niewielka. Tak, dostał kredyt zaufania. Myślę, że może się to też wiązać z pieniędzmi, które otrzyma na transfery, bo no nie czarujmy się, no tym składem Wisła, przede wszystkim tak wąską kadrą, no i też w niektórych miejscach wymagającą nie tylko uzupełnień, ale wzmocnień, a daleko nie zajedzie. Ja właśnie teraz jeszcze spoglądam na swój telefon, a to dlatego, że napisałem do prezesa Wisłockiego pytanie, czy będzie jakaś odpowiedź. Odpowiedzi też nie dostałem, więc... ale to nic nowego w ostatnim czasie. Pomijając już teraz Białą Gwiazdę i Wisłę Kraków, trzymamy kciuki oczywiście, natomiast trzymamy w tym roku mocno kciuki także za Krakowie. Czy wyniki na koniec roku są dla ciebie zaskoczeniem? Tak. Nie będę ukrywał, są zaskoczenia. Kraków jest wiceliderem. Oczywiście jeden mecz w tą czy w tamte można było być na 6 miejscu, ale oddajmy Krakowi to, co osiągnęła. Są wiceliderem, są za Legią, która finansowo pożera całą naszą Ekstraklasę, no, abstrahując od długów, które ma Legia oczywiście. I tak naprawdę ja mam wrażenie, że tak skład i siła Krakowi została tak wyciśnięta, tak na maksa. Że to jest ani kropla na ten moment? Tak, że tam już ani kropla z tego nie spadnie. Choć nie wykluczam, że takie granie, tak równa gra może dać nawet Mistrzostwo Polski, bo zwróćmy uwagę na to, że Krakowia gra bardzo równo. No to już nie ma przestojów w pokroju 3-4 meczów, tylko na przykład Legia zaczęła słabo, potem zaczęła wygrywać. Taki przestój w drugiej rundzie, szczególnie w fazie mistrzowskiej, może być naprawdę bardzo bolesny. A Krakowi trzeba oddać, że jedzie bardzo równo. Nie pamiętam takiej na przykład serii, nie wiem, 3 przegranych spotkań. Jednak Krakowia robi swoje, szczególnie na własnym stadionie. No i Michał Probierz podkreśla to cały czas, że ważny dla niego jest wynik, a nie gra efektowna. To widać. Będąc na meczu Krakowi, no, czeszczą zęby, bo poziom nie jest najwyższy, ale dla kibiców najważniejszy i piłkarzy jest wynik. No, tak już się złożyło, że Mistrzostwo Polski w tym kraju ostatnimi laty zdobywa albo Legia, albo ktoś, kto gra taką piłkę dość siermiężną. No i jakby... Nie mamy prawa w tym momencie pastwić się nad Krakowią, ponieważ jest wiceliderem. Nie, oczywiście. Czy nam się podoba jej gra? Nie, mi się nie podoba, ale kibic Krakowi powie, odczep się, jesteśmy wiceliderami, albo inaczej powie, trener Maciej Stolarczyk w Wiśle chciał grać ładnie. Chciał grać ładnie, mówił to wprost i to ładnie momentami wychodziło. Później grał dalej efektownie, strzelał bramki, tylko przegrał 10 spotkań z rzędu.
Więc absolutnie rozumiem trenera Probierza, który zatrudnił sobie wielkich chłopów, który gra cały czas dośrodkowaniami, który strzela bramki po stałych fragmentach gry, bo znalazł sposób na tą ligę i ten sposób nie wykluczam, że doprowadzi go do Mistrzostwa Polski. Czy to rozwija ligę i czy to da jakikolwiek efekt w europejskich pucharach? Wątpię. Ale na tym się nie skupiamy tak naprawdę. Nie. Chociaż celem Krakowi, oczywiście tak jak mówił profesor Janusz Filipiak przed Wigilią klubową, z którym rozmawialiśmy, mówił, że celem Krakowi jest awans i takie zadomowienie się w lidze europejskiej. Nie przypuszczam, żeby w fazie eliminacyjnej, bo on powiedział o fazie grupowej, żeby to było... Może to jest sposób. No, powolutku, a na pewno zielone światło na to, żeby pozyskać nowych zawodników jest. Nie no, może tak jest, tylko ciężko mi sobie przypomnieć kluby w Polsce, oprócz Legii po raz kolejny, które na przykład awansowały 4 razy z rzędu do europejskich pucharów. Tutaj nie ma takiego wolnego, bo Jagiellonia była, zaraz jej nie było. Lechia Gdańsk była, wcześniej jej nie było. Także nie mamy takiej drugiej, trzeciej siły. Może Krakowa chce być taką, ale ja od czasu rywalizacji Legii z Wisłą, czy Legii z Lechem, nie pamiętam takiej drugiej siły, która zawsze miałaby pewne miejsce w europejskich pucharach. No to może Krakowia swoją konsekwencją, bo ewidentnie Janusz Filipiak wyciągnął wnioski. Tak, i znaczy pamiętajmy też o tym, że Krakowian nie buduje klubu za wielkie pieniądze w tym momencie, drużyny. Jakby taki bilans dla profesora, który pewnie to widzi, straty tutaj, dochody. W Excelu jest. W Excelu myślę, że to się wszystko zgadza i gdybyśmy pewnie popatrzyli na zarobki. Janusz Gol ma komin w Krakowi, a przypuszczam, że i tak nie jest w 10 najlepiej zarabiających piłkarzy Ekstraklasy. A i tak jest, góruje nad wszystkimi innymi piłkarzami Krakowi. Więc to jest drużyna, zlepiona, może złe słowo zlepiona, skonstruowana za po iluś tam próbach trenera Probierza, bo pamiętajmy, że to cały czas było trochę eksperymentów, zbudowana na modłę Probierza, tak jak on to widzi, za aprobatą Filipiaka, bez wydawania wielkich pieniędzy i które jest wiceliderem. No, się sprawdziło. Gdybym był właścicielem takiego klubu, to bym był szczęśliwy. Tak, zwłaszcza, że Janusz Filipiak niejednokrotnie pokazywał, że jest w stanie podejmować decyzje, które są pochopnymi decyzjami, a z Michałem Probierzem tak nie było, bo gdyby faktycznie tak było, to Michał Probierz już by nie był trenerem Krakowi. Tak, w tamtym sezonie już, no, nie wiem, co czuwało nad trenerem Probierzem, ale że on został, to było wielkie zaskoczenie. No i widać, wygrał Probierz, wygrał Filipiak, wygrywa cała Krakowia, bo nie, no, przyznajmy, no, wicelider w tym momencie to jest niesamowity wynik. Jeżeli chodzi o Krakowie, to oczywiście wynik świetny na koniec 2019 roku. No to jaki będzie 2020 rok dla Pasów? Myślę, że Krakowia ma na bardzo duże szanse awansować do europejskich pucharów. Czy sobie w nich poradzi? A ten moment? Mnie się wydaje, że to jest zbyt siermiężna piłka, że przyjadą zespoły, które może nie rozgryzą Krakowie w ataku, ale którzy będą w stanie ją spokojnie rozklepać w obronie. Może się mylę, może trener Probierz ma jakiś pomysł, ma jeszcze pół roku na to, żeby sobie z tym poradzić. Czy Mistrzostwo Polski brakuje mi piłkarza z przodu, takiego błyskotliwego, który byłby w stanie przechylić wynik meczu na stronę Krakowi? Jest Janusz Gol, który jest świetnym piłkarzem, ale to jednak cały czas jest destrukcja. Brakuje mi takiego piłkarza, takiej gwiazdki. No, mówiłeś co różnych zawodników w pokroju, na przykład, nie wiem, Filip Starzyński, co zdementował trener Probierz, ale charakterologicznie Starzyński nie pasuje, ale pod względem właśnie dośrodkowania, do grania, prostopadłej piłki, taki piłkarz Krakowi by się przydał. No dobrze, no to piłkarsko jest bardzo dobrze, no dobrze, bym powiedział, na trybunach jest, no tak, na dostateczne. No jest różnie. Mówimy chyba o Krakowi? Czy... Tak, o Krakowi. O Krakowi. Spodziewałem się więcej. Krakowia bardzo ruszyła z marketingiem, ma fajny dział, robią ciekawe akcje. Okej. Trener Probierz swojego czasu się angażował. Też fajnie. Krakowia ma świetne wyniki, szczególnie u siebie. U siebie przegrała chyba tylko z Legią, a na taki mecz z Legią przychodzi raptem 10 tysięcy ludzi. To jest tylko raptem, bo kiedy Krakowia ma mieć wielu kibiców, jak nie w momencie, kiedy jest wiceliderem? Chyba, że kibice Krakowi są koneserami piłki. Obejrzeli parę meczów w życiu, tak jak ty i ja, i dochodzą do wniosku, że im to tak, wynik to jest fajny, ale nie na tyle fajny, żeby iść na stadion, bo oni by poszli na dobrą piłkę. Na takiej, a może nie na dobrą, na efektowną piłkę. A tej efektownej piłki to w Krakowie niewiele. No dobrze, to w takim razie życzę kibicom krakowskim, żeby się rozwiązały wszystkie problemy, jak bez względu, czy to Krakowia, czy to Wisła, no i efektownej piłki w 2020 roku. Chcemy fajnych, mocnych, efektownych derbów 2020, nie tylko jednych, tak jak się zapowiada, tylko drugich, trzecich, może czwartych. Piotr Jawor, interia.pl, był gościem Radia Kraków. Dziękuję bardzo. Radio Kraków.